sobie, z tej strony Naci Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was dawno wyczekiwany odcinek z przebijania gildii na Dragonie, więc co? Mam nadzieję, że to docenicie, że w końcu ten odcinek nagrałem. Było tutaj naprawdę kilka fajnych akcji, były cały czas jakieś dymy, klepy, akcje, dedy, kille. No, musicie sami zobaczyć, jak to po prostu na przebicie. Więc co? Zostawcie tutaj łapkę, suba i dzwona. Jeśli to zrobicie, to jesteście po prostu gigakoksami, a jak nie zrobicie tego, to jesteście paruwami. Więc subskrybujcie kanał, lajkujcie, dzwoneczkujcie i wbijajcie na codzienne live'y o 14:00. Więc co? Trzymajcie się, papa i do następnego odcinka. Yo! Dobra widzowie, mamy tutaj gildię elegancką do przebijania. Jest to gildia Fit. Ogólnie jest tu jedna osoba online w tej gildii. No i Kuboid się prezentuje w taki oto sposób. Wygląda on naprawdę, naprawdę ładnie. Jak na to, że jest to po prostu mała, drobna gildia, która ma ochronę. I to ochrona mnie zastanawia. W sensie, oni założyli gildię, więc tak naprawdę, no nie powinni mieć itemków. Ale kiedyś przebijałem gildię, która właśnie nic nie miała teoretycznie, a w praktyce miała bardzo dużo, więc zobaczcie, tutaj ten kapi przeszedł, ja rzucę perłę, zaraz się wkupujemy, no i co? I zaczniemy po prostu przebijać tą gildię i zobaczymy, czy gildia Fit będzie coś miała, więc co? Zabieramy się za przebijanie gildii. Dobra, tutaj Kacprowski już zbudował armatę, więc co? Ja się po prostu zajmę tym, co najlepsze, czyli wrzucaniem TNT. Generalnie na sam początek powrzucam wszędzie poczyst taki TNT, bo ten kuboid nie jest jakiś wielki, tak po prostu jak widzieliście, więc wydaje mi się, że te czystaki powinny wystarczyć, więc po prostu sobie pokupmy trochę tego TNT. Mam nadzieję, że wystarczy mi kaski, bo jak nie, to będę musiał sprzedać rzucaki. Mam nadzieję, że nie będę musiał oczywiście sprzedać rzucaków. Więc co? Tu wszędzie po czystaki, jeszcze górę załadujemy i zaraz będzie wszystko załadowane, więc dokupię jeszcze po prostu tutaj jakieś 10 staków. Wiem, że Kacprowski ma chyba jeszcze trochę tych rzucaczków, więc dobra, tu czystaki. No i tutaj wiadomo, w dwóch tylnik po czystaki. O, zabrakło mi trochę TNT. O kurczę, Kacprowski już tutaj odpalił maszynę, że tak powiem. Dobra, tu będą po dwa staki. A, on tylko testowo odpalił maszynę. Nieważne. Dobra, wrzućmy jeszcze ostatni tutaj stack. Tu jest wszystko git. Więc co? Chyba można przebijać gildię. Mam nadzieję, że będzie spoko. On napisał, jeszcze nie. Okej, okay, Kacprowski napisał jeszcze, że nie. Więc co? Dobra, ja sobie kupuję tutaj miecz i zaraz widzowie lecimy z przebitą. Dobra, armata zbudowana. Trochę poprawiłem mechanizm, bo tamten za wolno strzelał. Więc co? Stawiamy. No i lecimy z przebitą. Mam nadzieję, że będzie masna przebita i masne itemki w środku. Dobra, maszyneria, ale tutaj ruszyło od razu. Ty, czekajcie. Co tu jest nie tak? Coś tu chyba jakieś opóźnienie w TNT jest. O kurczę, pieczone. Niedobrze. Chyba strasznie dużo osób aktualnie strzela z TNT, bo zobaczcie, jakie po prostu opóźnienie jest. Ja już dawno, że tak powiem, co tutaj się stało? Aha! Co tutaj się dzieje? Dlaczego to strzela same ze sobą? O co tutaj chodzi? Tu w tą stronę źle był ustawiony repeater. Ja pierdzielę. Był nie w tą stronę ustawiony repeater. Nie no, niezła, niezła przebita. Dobra, teraz lecimy. Już powinno być wszystko w porządku. Po prostu nie z tą strony był stawiany repeater. No i teraz rozłącza. Teraz rozłącza, więc już jest w porządku. Tylko pytanie, ile TNT zostało? Dobra, TNT zostało jeszcze sporo, więc można lecieć po prostu z przebitą. Będzie to chyba jedna z najszybszych przebit, jaką po prostu zrobiłem na Dragonie, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy na ostro. Generalnie mam trochę za głośno Minecrafta, mi się wydaje, bo te TNT jest strasznie głośny, więc damy z tego po prostu na zero. Dobra, już pierwszy sandzik tutaj, że tak powiem, zażegnany, ale zobaczcie, jaki są ten. Jakie jest opóźnienie w TNT na Dragonie. Łopanie, jaka jest po prostu gigantyczna kolejka. No szczerze wam powiem, że to jest aż przesada, że jest taka kolejka, bo no nie jest to nic przyjemnego, że tak powiem, no bo zobaczcie. Ty sobie przebijasz gildię, strzelasz sobie TNT, tak? A tu kurde kolejka jak normalnie, nie wiem, w 92 przy sklepie na kartki, tak? W 85 znaczy. Czyli kurde, no nieźle, nieźle widzowie. Ale dobra, widzę, że tam dwa sandy już padły, bo padł ten pierwszy sand i padł drugi sand, więc zaraz powinniśmy być. Nie wiem, ile tam jest dokładnie sandów, chyba 3 lub 4 sandy są, jeśli się po prostu... w ogóle widziałem, że zalogował się drugi gościu z tej gili. Wcześniej był online kapi, a teraz jeszcze zalogował ten bratkowy Olo, czy coś takiego, więc może być tu zaraz ostry wjazd po prostu z ich strony. Dobra widzowie, armata załadowana tutaj razem z Kacprowskim. Generalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, dwóch typa właśnie się nas kupuje, ten kapi, więc dobra, odpalamy maszynerię i szybko strzelamy. W razie co włożyliśmy tylko po dwa staki TNT, gdyby po prostu, no właśnie, się wkopali, żeby zbyt dużo TNT nie stracić, więc dobra, mamy załadowaną armatkę i nie wiem, oni się wkopują czy nie wkopują. Dobra, niby chcą się wkopać, ale niby nie chcą się wkopać. Ej, co tutaj spadło? Aha, dobra, nie wiem, TNT się zbugowało. Ale w ogóle widzisz, Kacprowski, jaka jest strasznie duża kolejka? Masakra, nie? Ej, to jest przesada. Kolejka jest mocna.
mocna. No, jest mocna kolejka w TNT, naprawdę, bo patrzcie, tutaj już wyleciało stack TNT, a może tam, nie wiem, 20 strzałów poleciało, nawet nie, więc no, jest gruba kolejka na Dragonie, na TNT, ale dobra, wyszczel marmatkę, no i zaraz powinno być miodzio. W sumie te sandy już ich padają, nie? A w ogóle wiesz co zauważyłem? Że my się nie wbijamy dokładnie na środku, stary. No przecież nie jesteśmy dokładnie na środku. Nie no, łatwo już tam się da radę wbić. No, wydaje mi się, że uda się nam do serca dostać jakoś w miarę. W ogóle fajny kuboid to jest, nie? No. Taki nie za duży, nie za mały. Dobra, leci ta armatka? No leci, ale jest taka kolejka. Dobra, dispensery są już puste, stary. Dobra, no, dispensery są puste, ale czekaj, bo jeszcze będzie leciało TNT, bo jest chyba kolejka. Patrzcie to! No. Wyłączyłem dispensery, a patrzcie, ile jeszcze TNT leci. A. Dobra, widzę. Serce i serce. No, no tak, tylko oni mają ochronkę gili, nie? Trzeba pamiętać, musimy znaleźć jakieś skrzynki, bo będzie no, lipa. Serce łatwo bez... się wbić. Dobra, serce jest tam, ale pytanie jest, czy mają jakieś tu skrzynki, stary. No, czy oni mają jakieś skrzynki, kurcze? Bo bez skrzynek będzie cinko. Będzie... O kurde, gdzie ja tu spadłem? Czekaj, działa ten, że na FOW się patrzyło? Tak, działa. Czekaj, tu jakieś skrzynek nie pokazuje, ale trzeba jakieś by pokoje znaleźć. Tylko wiesz co, my chyba jesteśmy za nisko. Ej, dobra, tam się chłop kopał. Dobra, jest gościu leci. Dobra, jest ten kapi. Dawaj go. Ja sobie FOW zmniejszę. Dobra, dawaj go. Patrz, na mnie się rzucił. No ty dziadzie. Ty dziadygo. Dobra, ja bankra w ogóle zapomniałem odpalić. Dobra, nie polisz i lecimy z nimi. Ty, gdzie on jest? Kurde, nienawidzę się klepać bedroku, bo jeszcze na żambustach wszyscy są. Kurka, klepa na żambustach to jest taka dupna. Masakra. Chłop też jest na żambuście. Dobra, on na refilach ciśnie. No, okay. Mówisz. Ta, na refilach? Mówię, klepa. Ja magrum będę musiał sobie w wolnej chwili szybko odpalić. Dobra. Ten mój koksa zjadł. Dobra, ten kap jest na koksie ktoś. Dobra, ten szperę wycyka. Twój nie jest na koksie? To dawaj go. Nie, jest tutaj, jest tutaj. Kurczę, wiesz co ci powiem? Lipa, stary, bo kurde, oni na żambustach są, no i ta klepa jest... Ale oni się na mnie fokusują, no ludzie, kochani, po co się na mnie tak pocicie? Dobra, dojeżdżam tego. Bania upadła? Nie padła mu bania. Aj, nie polizał. Kurde, myślałem, że polizał może chłop. Dobra, ten jest na koksie, wiesz? On ma dużo strasznie regenki i koksa. Dobra, zawijamy się. Kapi był na tym. Wiesz co, ja pogram z nimi na czas. Dobra, ja tego kapiego chwilę pogram z nimi na czas. On będzie myślał, że ja już nic nie mam i go po prostu dojadę. No, ja go po prostu dojadę. O, patrz, oni lecą na mnie. Bo oni myślą, że ja już nic nie mam. Dobra, wiesz co? Ja ich trochę odciągnę, stary, żeby oni za mną pobiegli. W tunelu będzie łatwiej ich dojechać. Dobra, mam typa zamurowanego w tunelu. Dojeżdżam go teraz. Dobra, on nie wie, co się dzieje. Dobra, chłop jest w szoku. Na refilach ciśnie. Ty, żeby nie polizał. W razie co mam tu homa? Ej, dwóch się do mnie wbiło, gdzie ty jesteś? Dobra, dojeżdżam chłopa. Najpierw tego kapi, na dobra, ryfach jest. Dobra, ten mój też na ryfach jest. Ten mój też się, dobra, koksa zjadł, ten mój zjadł koksa, stary. Ja już nie mam koksu. No ja też nie mam. Dobra, musimy grać na czas. Dobra, dawaj gramy na czas. Ej, bo, o kurde, ja się zbugowałem w tym. Dobra, dawaj na czas, musimy na czas. Ja mam 7 refili, ile masz refili? 7. Dobra, teraz. Ja też mam 7 refili. Ten jest na koksie. Tamten jest ziomek na koksie, stary. Wiesz, jak się mogę poświęcić i się wydupić? O nie, nie mogę, dobra, mam homa. No dawaj tu szybko. Dawaj tu szybko. Chodź szybko. Kupuj i wbijaj się. Lecisz? Dawaj. Nie, ja nie mogę, dobra, bez seta jednego. Dobra, dawaj, szybko. Bo ja już mam tylko mało refili mam. 2 refile mam. Dobra, już tam lecę. Stary, dawaj, szybko. Chodź tu. Idziesz? Jestem. Dawaj, lecisz? Dobra, dawaj go. Ja mam jednego refila, stary. Dobra, cykam perłę do góry. Dobra, uciekłem do góry. On za mną cyknął. Dobra, nie wiem. Weź go też zrzuć, zrzuć go. Spróbuj. Dobra, bije się do końca, nie wiem. Jesteś. Ty, on jeszcze koksa! Co? Ten kapi ma jeszcze koksa, rozumiesz to? Dociskam go. Dobra, lecę tam. Mam homa też, home 2. Dobra, lecę. Ej, on jeszcze koksa, co to było? Chłop ucieka już ten, co cię zabił. Dobra, gdzie? Są na dole. Okej. Okay. Kurde, armatę teraz kopali, wiesz? Możemy najwyżej rzucakami tam lecieć, no. Jeden mógł się dobrać, ale wątpię. No i odciśnie na ryfach. Dobra, wbijam się do ciebie, już ci pomagam. Masz może rzucaka? Rzuć rzucaka, żeby oni się nie budowali. Nie mam. Dobra, już bani nie ma ten chłop. Dobra, już go mamy. Dobra, zginął, nice, okej. Okay. A tamten nie wiem gdzie uciekł. Dobra, wiesz co? Bierzemy rzucaki i się rzucakami wbijam, okej? Okay? Bo oni będą wbijać się armatę skopywać, okej. Okay. Dobra, ja już mam rzucaki, dawaj, lecimy rzucakami się tam wbić. Tylko, wiesz co? Jakieś skrzynki by trzeba znaleźć, co? Bo bez skrzynek to, kurde, będzie ciężko. Dobra, wiesz co, ja tu się do góry jakoś... Aha, mnie to nic mi nie dało. Bo mi się, kurde, ta armatka za nisko poleciała. Tylko stary, nie wiem, widać tu jakieś skrzynki albo coś? Tam jest to serce i gildii, ochrona niby im się kończy. No w sumie tak, wiesz co? No to może, dobra, dawaj perły do serca, cykamy. Dobra, dawaj na czysty poziom i tam się rzucakami wbijem, okej? Okay? Dobra, ja lecę do tego serca, stary, w razie co szybko wbij z homa, nie? Lecę rzucakami do serca w razie co, nie? I gdzieś obok serca poszukam jakiś pokoje. Aha, no tak, ale rzucak oczywiście nie wybuchł tu, gdzie ja jestem, tylko gdzieś, gdzie indziej wybuchł. Super. A
podobno to naprawili. No i czemu? Ej, rzucaki w ogóle gdzie indziej wybuchają niż ja jestem, stary, rozumiesz o co chodzi? Rzucimy już dwa rzucaki i one gdzie indziej wybuchają, co jest grade? Jak teraz ten nie wybuchnie tu gdzie jestem, to się chyba popłaczę. O, wybuch, dobra. Jestem, stary, dosłownie pod sercem, okej, dobra. Zaraz będę w sercu i będę szukał, czy są to jakieś pokoje, dobra. No muszę mieć, ale gdzie oni mają pokoje? Jak tu znaleźć pokoje jakieś? Szlak by to trafił. Dobra, jesteśmy, ja rzucam tu rzucaka. Będziemy zaraz pod sercem dosłownie. Dobra, jesteśmy praktycznie pod sercem, ale wiesz co, trzeba by jeszcze jednego rzucaka rzucić. Będziemy idealnie w sercu, tylko najgorsze jest to, że oni mają w ogóle, posiada 5 żyć gildii, nie? I mają jeszcze ochronę na 5 godzin. Nie no stary, tu muszę... Ktoś wczoraj podbił. No ale nie no, właśnie oni mają, ha, no ale oni wczoraj gildię założyli, to, dobra, nie wiem, nie wiem. Ale stary, nie wiem, wydaje mi się, że kurde, ta gildia no musi coś mieć, bo przecież ta gildia nie wygląda jak jakieś biedaczki. O, jest, jest, jest jakiś pokoik w sercu. Tak, 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 tego właśnie szukaliśmy, elegancko. Jakieś eme? Ja bym potrzebował jakieś eme albo TNT, kurde. Więc to oni mają 5 żyć, więc wydaje mi się, że ta gildia musi dużo przebijać, musi naprawdę dużo przebijać. Bo, no, aha, super, super ten, super przejście magiczne do Nibelandii normalnie. Zajebiste przejście. Kurka pieczona, wiesz co? Ci powiem, że lipa. Dobra. Wiesz co? Poczekajmy 48 sekund i otwórzmy safe. Zobaczymy, co jest w ogóle w safe ciekawego. Dobra, poczekajmy chwilę, bo trzeba poczekać, aż się safe będzie można otworzyć, nie? Trzeba pamiętać, że mogą się tapnąć do serca. Tak, ale oni nie wiedzą chyba, że jesteśmy w sercu, bo nie widzą, że ich podbijamy, nie? Dobra. Trudno powiedzieć. 10 sekund, stary, i zaraz będziemy. Tylko, no gdzie oni mają pokoje? Jakby któryś z nich poszedł na pokój, nie? Odgadaj by... to, co to będzie. No nie, zaraz zobaczymy, co tam będzie. Dobra, w safe. O, mają dużo sandfarmerów. Czy oni musieli ten kuboid budować, stary? Oni muszą gdzieś tu być. Dobra, zobaczmy tutaj, co będzie. Ej, coś tu jest, stary. To jest jakiś stone. Ej, coś tu musi być. Czekaj, ja tu rzucę rzucaka. No musi coś tu być. No w takim stoniku eleganckim? No kurczę, pieczone. Bez jaj, no gdzie oni mają pokoi? No chyba, że chłopy kopią, nie wiem, na losowych kordach. No to by było dosyć zabawne. Co to jest, stoniarka? Nie, no to nie jest stoniarka. O co tu chodzi? Ty, to jest chyba takie długie przejście mi się... Może to jest takie coś, nie? No, możliwe. Czekaj, co to jest za tym? Sprawdźmy. Na Quake Pro. Nie wiem, jakieś... Tak, tu... Nie, chociaż... Kurde, no nie wiem. Ej, denerwuje mnie to, bo taka fajna gildia, tak fajnie zrobiony kubo i nic coś nie ma. Coś tam jest. No coś tu jest, ale to... Niby to stoniarka, niby to nie stoniarka. Nie mam pojęcia, szczerze. Kurczę. Wygląda jak stoniarka, ale jest coś innego. Tak, dokładnie. Wygląda jak stoniarka, ale z czymś innym. Stoniarka. Stoniarka. Stoniarka, no super, czyli chłopy po prostu kopią pod selal na to wychodzi, tak? Ja cię kręca. Nie wiem, stary, poczekaj chwilę. Poczekaj sekundkę. Ja cię kręca. Stary, bo ja relognąłem i mnie wywaliło stąd. Ej, tu jakiś chłop w ogóle się wbił, jakiś Adix, o co tu chodzi? Czekaj, tu jakaś ziomek jest. Ja tu przeszedłem na homa, wiesz co, czekaj. Lecę widzę, tutaj. Widzę, Adixon. No, zero. To jest z Igili. Ej, tu są skrzynki jakieś. To ej, tu są jakieś skrzynki, czym się widziało? Czekaj. Mam tam iść? Nie wiem, czekaj. Chodź na homa. Ta, chodź na homa mi pomóc. Chodź szybko. Makro mi nie działa. Fuck! Pomocy! Pomóż mi! Kurde! Leje mnie chłop. Dobra. Ja pierdzielę. Nie byłem na koksie. Dobra, lecę, lecę już stary, już jestem. Ty, a mi się wydawało, jakieś skrzynki tam były, poczekaj. Zaraz sprawdzę, wiesz co, tylko nie wiem, czy tu kolejny ziomek się nie wbił. Ta, kolejny chłop przyszedł. Ej, tak, tu są skrzynki. Tu muszą być skrzynki, bo jakieś demy wypadły. Ta, tu są skrzynki, jakiś pokój jest. Stary, to jest jakiś pokój normalnie ze skrzynkami. Łopanie, tu może oddać coś. A czekaj, tu są... Tak się wbili. Dobra, ale tu są wszędzie skrzynki, stary. Dobra, chłop się do mnie wbił. Dobra, chyba ma coś w tych skrzynkach. Chyba ma coś w tych skrzynkach, chłop, bo wiesz co, broni mocno tych skrzynek. Zaraz zobaczę, co to będzie miał. Nie, nic tu jednak nie ma. Co jest? Myślałem, że to jakieś skrzynki były. A to była chyba jedna skrzynka i nic więcej. To nieźle. Dobra, ale wiesz co? Powiem ci, że jestem chyba w miejscu, gdzie mają, gdzie są ich pokoje. Tak mi się wydaje, bo... Dobra, gościu je poliże? Jak on je polizał? Nie, nie wierzę w to. Ja mam stręcza... Ja muszę do ciebie. Ta, i gościu nie liże? Okej, okay, nie wiem, nie mam pytań. Nie mam pytań, jak ten typ nie polizał ogólnie. Bardzo mi to zastanawia. Mam skrzynki, stary. Jest sobie pokój w skrzynkach. Dobra, dobra, jest sobie pokój w skrzynkach, ale zajebiście. Zajebiście fe, stary. Dobra, chłop się poci. Poci się chłop, żeby obronić ten pokój. Musi coś tu być. No po prostu musi coś być w tych skrzynkach. A jak nic nie będzie, to ja nie wiem. To ja, kurde, kończę swoją karierę nagrywkową normalnie. Tak o. Dobra, są skrzynki. Aha, pusta. Dobra, nieźle. Puste skrzyneczki. Fajnie, fajnie, po prostu super. Dobra, on na refilach ciśnie, oni są zwariowani. Dobra, pomóż mi, bo ja mam dwóch na jednego, stary. Pomóż mi tu szybko. Dawaj, dawaj tu szybko. Poczekaj, a ty trzeba perłę wbić. Ta, dawaj, dawaj szybko. Dobra, co jest w tych skrzynkach? Nic nie ma. Kurde, dawaj, dawaj, gdzie ty jesteś? Okej, okay, ale oni się na mnie pocą strasznie. Dobra, koksa zjadł ten chłop. Tylko refy, ale... Tylko refy masz? O kurde, ja też mam tylko refy, stary. Dobra, 7 sekund. 7 sekund, żeby wytrzymać, żebym mógł rzucić tego, rzucaka. Poczekaj.
Dobra, dobra, rzuciłem rzucaka. Zaraz zobaczymy, co tu będzie w tych skrzynkach. Ej, gdzie mi wyrzuciło mnie gdzieś? Ja pierdziele, zobacz w skrzynkach. Ja pierdyka, a mnie wywaliło. Dobra, odkopali mnie, ale jestem po drugiej stronie. Dobra, wydupię się znowu tu. Ty, wiesz co, tam w tych skrzynkach jakieś grube itemy są. Ja pierdziele, wydupiłem się. Ta, stary, tam jest pełne emeraldów. Tam jest pełne emeraldów, stary, dawaj tam szybko. Set home 2. Kurde, ale oni się pocą, te chłopy. Strasznie się pocą, dawaj tam jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. Ja już kasy nie mam. Dobra, co ja mogę sprzedać? Szybko, bejkony. Dobra, sprzedaję bejkony, sklep. Sprzedaż, sprzedaż baconów. Dobra, kupuję itemy, lecę tam. Stary, tam jest więcej skrzynek, tam musi być jakiś ogień. Mówię ci, bo oni się strasznie posą na tamten pokój. Dawaj, wjeżdżaj tam. Nasz jest dwóch i jeszcze, damy radę. Ciulta, możemy zginąć, ale byle im itemy ukraść. Dobra, dawaj, dawaj tam, stary. Patrz, patrz, jak oni się tam posą, dawaj perełką. Jo, dobra, git, przeszedłeś? Przeszedłeś, dobra, dobra, jestem też. Okej, okay. Dobra, bije, bije mnie chłop. Nie wiem, czy oni są dobrani, czy nie, dobra, rzucam rzucaka. I lecimy w te skrzynki. Nie ma nic? Oni chyba wszystko wzięli. Kurde, tam pełne emeraldu wypadło. Dobra, padło komuś. Policja? Jest jakaś skrzynka. Dobra, to idę tam. Dobra, po co się na mnie? Pomóc ci? No, jakbyś mógł. Ja tam nie patrzę na to, czy zginę, czy nie zginę, byle, wiesz, tutaj elegancko tej temki zgarnąć. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. I co jest? A, pusto, ale tu było eme dużo. Dobra, w tej skrzynce będą emeraldy, w tej ostatniej przy narożniku. Dobra, bije się tam? No bije. Dasz radę, stary, mam dwa koksy w razie co? Ja... Tak, dam radę. Dobra, elegancko. Oni się skupią na mnie, więc na spokojnie. Dobra, dobra, to ja tutaj jestem, zaraz rzucam tego. Rzucaka, uwaga. No i kurde, tak se w tych skrzynkach. Ale może to jakiś pokój jeszcze jeden obok jest. Zaraz zobaczę. Może jakiś jeden pokój obok jeszcze jest. Zaraz się dowiemy, stary. Były emeraldy, gdyby nie to, że się wbili nemy, byłoby spoko, nie? Oni próbują do ciebie cykać, ale... Dobra, wcykał się. Tu jest pokój kolejny. Kurczę, nie mam się do tego pokoju dostać. Ja jestem dobrany, na szczęście mam dwa koksy, więc... Ja zginąłem, ale od razu lecę. Ale oni są spoceni, mocno się pocą, chłopaczki. Mocno się ziomeczki... Tak, mają coś wspólnego. No. No chłopaki... Po prostu nie chcą. No chłopaki się tu pocą fest, ci powiem. Ja pierdykam. Dawno nie spotkałem takich spocuszków. Chłopie. Dawno, dawno nie spotkałem takich spocuszków, naprawdę. Bardzo dawno nie spotkałem takich spocuszków. Ale jestem gdzieś w stoniarce ich. Tak, jestem w ich stoniarce, stary. Dobra, ja tu na razie na shifcie kampię. Oni w trzech stoją obok mnie. Dawaj, dawaj, Kasprowski, wjeżdżaj tu. Tylko oni są na koksach, no właśnie. Dobra, nie wiem, mam przerobnadę, stary. Dobra, czy są tu jakieś skrzynki? Nie, nie ma w tym pokoju żadnych skrzynek. Dobra, Lipton, powiem ci, że stary lipę mam. Klepiesz ja ich tam? Też klepię. No, klepię. Dobra. Okej. Okay. Jak chłop mnie chyba odebrał, albo nie, nie jadłem. Dobra, rzuciłem rzucaka, może jakoś ucieknę rzucakiem. Dobra, ja nie wiem, gdzie ja jestem, stary. Dobra, jak pójdę teraz na spawna, to już kończę tą przebitkę. Jak mi się uda uciec. Dobra, nie uda mi się uciec. Dobra, chyba sobie wydupię. Chyba, że ten typ poliże. Dobra, nie polizał, bo zjadł koksa. Dobra, ja go będę do niego strzał z łuku jakoś. Muszę grać z nim na czas po prostu, bo on ma koksa, wiesz? Chłop ma full koksa. Dobra, seta zmieniłem, to najważniejsze. Dobra, lecę z chłopem. Znaczy, panczuję go. Ty jak tam? Jak tam u ciebie sytuacja? No dobrze. Dobra. Chłop cały czas na refach, to ciśnie. Dobra, mojemu się zaraz skończy na szczęście ten koks. Dobra, chyba, że mu się skończył koks, wjeżdżam w niego. Znaczy, dobra, skończy mi się pocą z koksami, a na mnie z refami. Nie wiem, na mnie też tybie refy. Bo już nie ma koksów. Dobra, dojeżdżam gościa. Chyba go mam. No musi polizać, on jest nieśmiertelny, rozumiesz? Koksa jeszcze miał! Co? Ej, rozumiesz, gościu wyciągnął koksa z kiermany. Jak to się stało? Nie wiem, nie mam pytań. Nie mam pytań, stary. On miał jeszcze koksa, rozumiesz to? Ja tego nie rozumiem, skąd chłop miał jeszcze koksa? Wbił się kolejny na mnie. To jest dla mnie nieporozumienie, skąd chłop miał jeszcze koksa. Dobra, ja jestem gdzieś, stary, w sandzie, nie wiem. Ja mam dwóch, to jednego, z czego ja mam refy. Tylko. Dobra, nie wiem, ja uciekłem. Ja nic nie mam, byku. Ja nic nie mam, dobra, znalazł mnie w ścianie. Dobra, wiesz co, rozkopał mnie gościu. Dobra, wydupiłem się, już nic niestety nie miałem. No dobra, widzowie, tak czasami bywa, ale wbito fajna, była tam cała skrzynka z eme. No niestety, kurczę, pieczone, nie udało się tych eme zdobyć, bo wybuchły. No typy się dosyć mocno pociły, broniły ten kuboid, no szkoda, ale przebita, myślę, że całkiem przyjemna. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i yo!